Nie chciano ich w Żurominie i w Mławie, więc przyszli do Działdowa. Batalia o powstrzymanie inwestycji budowy kurników trwa już półtorej roku. Walka ta po raz pierwszy od dłuższego czasu układa się po myśli gminy Działdowo, a to za sprawą wygranej w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym. Tu myślę, że bardzo dobrze się przygotowaliśmy do tego, nasi prawnicy i myślę, że planiści, że udało nam się tą sprawę w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym wygrać. Myślę, że to jest dość duży sukces. Zobaczymy teraz, czy się do Naczelnego Sądu odwoła inwestor, czy nie, ale myślę, że już samo to, że udało nam się wygrać, chyba pierwszy, chyba w okolicach tutaj sprawa w sądzie administracyjnym, w tego typu inwestycjach, więc jakieś tam, powiedzmy, światełko w tunelu jest i będziemy wszystko robić, żeby jednak ograniczyć tą skalę tych inwestycji, bo naprawdę wpływ jest bardzo negatywny, a do tego jeszcze ogromne ilości obornika, które no, odczuwamy, bo tego nie ograniczymy. Wiadomo, że będą wywożone na wszystkie pola w okolicy, więc no, będzie ten odczuwalny wpływ, jeśli nie cały czas to sezonowo, ale będzie on cały czas odczuwalny. Problem budowy kurników dotyczy coraz więcej gmin. Mieszkańcy gminy Działdowo póki co mogą odetchnąć z ulgą. Lecz z pewnością nie kończy to walki z kurnikami.